Oni tak polubili rąbać polskie dzieci. Proszę Państwa, w moich wypowiedziach posługuję się tylko faktami, które sam widziałem, które sam przeżyłem. Czasami podpieram się autorytetami też. Jak na przykład dzisiaj, parafrazując motto księdza Jana Twardowskiego, spieszmy się nie tylko kochać, ale i rozmawiać, bo ludzie tak szybko i niespodziewanie odchodzą. Jeżeli dzisiaj, wciąż po tylu latach, wracamy do tamtych tragicznych wydarzeń z lat 39-47, to nie dlatego, aby poniżać naród ukraiński, bo przecież Ukraina to nie tylko banderowcy, bulbowcy czy melnykowcy. Tu chodzi o historyczną prawdę, aby te tragiczne wydarzenia nazwać wreszcie tragicznym złem, bo ciągłe uniki i umizgi rządzących po obu stronach granicy z prezydentami na czele są nie do przyjęcia, kiedy czci się bandytów, robiąc z nich bohaterów.